cześć i czołem. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać równie taki szybki, bardzo, bardzo szybki projekcik, przy którym również jest takie założenie nic nie zrobić, albo prawie nic nie zrobić, wykorzystać otoczenie, wykorzystać wszystko to, co mamy wokół siebie. W ostatnim z filmików właśnie z tego typu, gdzie wspominałem na temat, tutaj widzicie, są tarcze do pił stołowych oraz ukośnic. Wykorzystałem stojak z Ikei, taki z drutu, gdzie pozdro Adrian napisał mi, że specjalnie się nie przepracowałem. Faktem jest, nie przepracowałem się, z czego jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, bo chodzi o to właśnie, żeby się nie napracować, a żeby mieć coś fajnego zrobione. Bardzo często tanim kosztem, bądź nawet żadnym kosztem. Tutaj akuratnie przyznam się szczerze, że nie pamiętam nawet, ile ten stojak kosztował, bo to naprawdę było bardzo dawno temu kupowane. No i w Waszych komentarzach najwięcej padło właśnie, żebym ten drugi stojak, który mam, żebym go zaadoptował do papieru ściernego. Mam kilka arkuszy papieru ściernego w takich formatkach, gdzieś tam w jakimś sklepie kiedyś dawno temu kupione. Ale ten papier mam ładnie schowany, on sobie leży, on nie zajmuje naprawdę dużo miejsca. Największym problemem, zawsze się zastanawiałem i tak walałem te wszystkie papiery z czołgów, z tak zwanych czołgów, szlifierki taśmowe. Pojechałem kiedyś do Lidla, bo w Lidlu była akuratnie wyprzedaż, i kupiłem sobie kilka paczek tych papierów, z czego nie do końca jestem zadowolony, choćby ze względu na to, że według mnie troszkę za gruba warstwa chyba kleju jest położona i szlifierka lubi, albo materiał, w zależności jak sobie szlifierkę ustawicie, lubi się, ten materiał lubi sobie podskakiwać. Tutaj w zasadzie no, tyle byłoby na temat papierów z Parkside'a. Tutaj następną rzeczą jest to, że zobaczcie, jest kilka papierów, bo to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, luzem ustawione. Fabrycznie niespecjalnie mi się chce składać, o tak jak fabrycznie są popakowane. No bo to tak troszkę na... O, a właśnie, zobaczcie sobie. To jest fabrycznie zapakowany papier z Parkside'a. I on jest tutaj już wykruszony, on tutaj już ziarno ma wyłupane, także no, sami widzicie, co to jest warte, te papiery. I no i co, i czas na to, żeby zamocować ten stojak. Dobrze, tutaj specjalnie nie ma się co napracować. Ja sobie już wcześniej pozwoliłem przygotować złoty, nie dla byle kogo, złoty wkręt oraz srebrną podkładkę, żeby się to wszystko ładnie ze sobą gryzło i montujemy. O, czekajcie, bo mam tylko dwie ręce, a cztery rzeczy do trzymania. Ciach. Instrukcja obsługi, jak zamontować. Wkładasz. Nie dociągasz, żeby się gibało. Ma się gibać. Teraz dokręcasz. Tak, pięknie to zrobiłem. Teraz następnie należy oderwać metkę informacyjną. O, jakieś fabryczne śrubki, ale nie będą nam potrzebne. No dobrze, teraz należy przystąpić. Metka musi zostać Ikea 0929. Tak jest tutaj napisane. Teraz należy te papiery tutaj powkładać. A z racji tego, że papier dzisiaj jest na topie i jest bardzo poszukiwanym materiałem, dlatego trzeba go tutaj ładnie wyeksponować. Tylko nie wiem, czy to chodziło o papier ścierny, czy czasem o toaletowy. Nie wiem, nieważne.
Takim sposobem następny organizer mam załadowany. Jest wywieszony gdzieś w warsztacie, gdzie mogę go swobodnie stąd wyciągnąć, mogę go włożyć. Wiem, gdzie te papiery mam, a nie gdzieś po szafkach. Trzeba szukać, w szafce się gdzieś przywali czymkolwiek i w tym momencie tego nie ma. Dobra, to byłoby na tyle. To jest odpowiedź na Wasze pytania, w jaki sposób można ten organizer zaadoptować w jeszcze inny sposób. A te papiery idą do szafki, bo to są zapasy, które nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek wykorzystam, bo troszkę źle mi się na nich pracuje. Dobra, pozdro, bez pitolenia, Olo76, nara.